Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał i dziś chciałbym was zaprosić na niezapomnianą przygodę z bardzo specyficznymi bytami. I nie mam na myśli tego, że będę oglądał jakichś specyficznych twórców, a raczej dzisiaj zagramy sobie w grę, gdzie są wyimaginowane stwory baśniowe lub jakieś tam inne stwory, jakie chcecie sobie wymyśleć teraz. Sonic.ex. Ponoć gra straszniejsza od samego oryginalnego Sonica X. Ale czy aby na pewno? Czy aby na pewno ta gra sprawi, że serce skoczy mi do gardła? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie ocenić łapką w górę lub łapką w dół, jeżeli się wam spodoba lub nie. No i nie zapomnijcie zostawić komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. A teraz lecimy z tym koksem. Mam tutaj nawet już tę grę przygotowaną. Nazywa się ona Sonic the Hedgehog Editable ROM. Tak więc bez zbędnego przedłużania odpalamy. Mam nadzieję, że się odpali. Jo, odpala się. English. Spoko, tutaj mamy jakąś prezentację, możemy w ogóle sobie powiększyć. Okej, tu mamy jakieś ostrzeżenie, możemy oczywiście wcisnąć F. Znaczy F, Enter, Jezu, co ja gadam? O, jakieś oko nas obserwuje. I co? Coś działa? Halo? Coś się zepsuło zdecydowanie. Co, chcesz działać? Enter, halo? Może muszę naparzać w to oko. Halo, Sonic, żyj! Halo? Sonic! Żyj! O! Zadziałał! W końcu! Coś się ruszyło! Coś się ruszyło, moi drodzy! O matko, ale głośny dżingiel! Jezus Maria! Widziałem to, daj! No! Nie jest to zdecydowanie normalny romhack, ale zobaczymy. Musimy się przekonać na własnej skórze, co tutaj się będzie działo. Ta, uciekać. Sam se uciekaj. Ja jestem prawdziwy mężczyzna. O! Run. I co? O! No, to było bardzo zaskakujące. Jeszcze ten dźwięk łamania kości specyficzny, co nie? Dobra, jesteśmy sobie w Green Hill. Jeżeli mieliście kiedyś marzenie zagrać Tailsem w strefie Green Hill, to teraz macie taką możliwość. Co z tego, że tam pojawił się jakiś Tails in Sonic 1 czy Tails w Sonicu 2? Serio, to jest jedyna w swoim rodzaju gra, która pozwala wam na coś takiego. Ej, ale co jak co, to muszę przyznać, że bardzo ładnie został tutaj odwzorowany Green Hill. Co jak co, ale to jest naprawdę bardzo na plus. Bardzo ładnie to się prezentuje. Dobra. O, elegancko. Patrzcie, pierścienie są tutaj dla nas przygotowane i jakieś dziwne zakłócenia tutaj są. Czy gra w ten sposób próbuje nas przestraszyć? No na tę chwilę nie wychodzi jej to za bardzo. O! Jest i Sonic! Gdzie ty uciekasz? Hej, halo, wracaj mi tutaj, halo! Mieliśmy razem się pobawić w chowanego. Co jest, Sonic? Ej, halo, wracaj! Dobra, gra nam każe tutaj lecieć do góry. Tak więc tak też zrobimy. Chociaż wydaje mi się, że Tails tutaj zacznie się męczyć. No właśnie, to była podpucha tylko i wyłącznie ze strony gry. Tak więc zróbmy sobie coś takiego, że polecimy tutaj. Okej. Tak, i teraz będziemy wracać z miejsca, skąd żeśmy przyszli. Dokładnie tak. Tak więc... Wow, co to było? Jeszcze jakiś niewidzialny checkpoint zbiłem. Nawet nie wiem, gdzie on był. Co to? Chodź na początek. Widziałem to. Widziałem ten uśmieszek chamski, kurde. Dlaczego ten z w ogóle oczów nie ma? Co to było? Okej, tego się trochę nie spodziewałem, nie będę tego ukrywał. O, cześć Knuckles, siema, co masz mi do powiedzenia? Co to za obrażanie mnie? No, wytłumacz się z tego. Ej, ale zauważyliście to, że z jego oczu zaczęła płynąć krew? Aha, Tails miał rację co do mnie. W jaki niby sposób? Że ja uwielbiam jak wycierpicie, tak? Ja kocham to jak wycierpicie. Ty chyba tutaj na łeb upadłeś, ty, kurde. Myśli, że kurde, nie wiem, jest strażnikiem szmaragdu głównego, to jemu wszystko wolno, co nie? Co za kurde jełop. Ty, co mu się z oczami dzieje? Co tutaj się odpierdziela? What the fuck? Już nawet go nie widać w ogóle. Tylko jakieś takie dziwne zakłócenia są. O! Sonic chce się połączyć... Co? Z moim internetem? Co jest? Halo?
Sonic? Chyba muszę na nowo grę odpalić, tak mi się wydaje. Okej, jest Tails, Sonic i Doktor Robotnik. I design im się zmienił coś. Jakieś oko teraz nas w tle obserwuje i my gramy rejem. Ty jesteś pierdolnięty, Sonic. Somebody help me. Co jest grane? Ty, co jest? Ty, wypadł z baru, ty! What? Co tu się dzieje? Ja pierdolę, on jest bardziej popierdolony niż ten Mario. Co jest grane? O, jeszcze jakieś oczy się teraz na mnie lampią. Czuję się bardzo niekomfortowo, jak patrzycie się w moją duszę. Coś czuję, że ja zaraz jakiś straszak wyskoczy. Tym bardziej, że ja mam na full screena, więc jest większa szansa, że się zesram. O, jakaś cutscenka. Czasami mam ochotę pierdolnąć to wszystko i wyjechać w pizdu daleko, by odciąć się od tego całego Green Hillowego bagna. Crystal Lake Zone, Act 1. Dobra. Gramy se teraz z Sonikiem. Bardzo w ogóle fajna melodia nam tutaj towarzyszy, muszę przyznać. Ogólnie, co do Sonika EX, bo tak on się nazywa, generalnie bawi mnie fakt, że fani Sonika... O, i Metal Sonic w tle. Bawi mnie fakt, że fani Sonic... Wracając do tematu... Okej, wszystko działa. Bawi mnie fakt, że fani Sonika EX-e stworzyli sobie jakieś takie multiversum tych wszystkich Soników EX-e. Tak jak wcześniej na początku był Sonic, który mordował dosłownie Tailsa, Knucklesa i Doktora Robotnika, tak teraz stworzyli sobie jakiś ich, kurde, nie wiem, braci, czy jakiś tam innych z rodzeństwa Sonika EX-e, jakkolwiek by to nie brzmiało. I dosłownie jest ich więcej, jest Sonic EX, jest jakiś tam Sonic o takim przekreślonym, no dziwny w ogóle to jest fandom, muszę przyznać. Zdecydowanie dziwny. Co to miało być? Halo, proszę, ja tutaj nie mam zamiaru pierścieni tracić. Ja wiem, że w ogóle z tą grą się też spóźniłem, bo ona... Boom na tę grę był z jakieś 2 lata temu co najmniej. Zaraz przynajmniej będzie 2 lata temu. Ale no nie będę ukrywał, że... Chciałem ograć tę gierkę, zobaczyć o co w niej chodzi. O co w niej chodzi, co tutaj się dzieje w ogóle. Ale widzę, że gra mnie za każdym razem zaskakuje. I coś się stanie teraz? Sonic umarł. Czemu on pływa teraz? A jednak wróciliśmy z powrotem do gry. Nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Za dużo tych takich dziwnych zbiegów okoliczności. Czy jakichś takich w ogóle tak z dupy scen totalnie, nie? O! Życie! Let's go! Idziemy dalej. Co? Co tu się dzieje? Ty... Czemu ja mam uciekać? Przed kim ja mam uciekać? What the fuck? Co tu się dzieje? No? Czemu Sonic teraz patrzy się na mnie? Ej, co jest? O, Sonic chce się z moją kamerą połączyć. Okej. Nie połączysz się, nie ma takiej opcji. Śmieciu. Jednooki. Sonic bez oczu jest. Jezu, jak to wygląda strasznie. Dobra, możemy tutaj sobie skakać. W ogóle nic nie leci w tle. To naprawdę zwiastuje straszaka, moi drodzy. Zwiastuje to straszaka, nie będę tego ukrywał. W ogóle dlaczego znowu jesteśmy w tym samym miejscu? Przecież ja już tutaj byłem. Nie rozumiem totalnie. Nie rozumiem tego, dlaczego tak jest, ale okej. Powiedzmy, że to akceptuję. Powiedzmy. I co teraz? O! Sonic stanął i się lampi prosto na mnie. Siema, Sonic. Hello. Co masz mi do powiedzenia?
No, coś powiesz? Zaraz coś jebnie. Przysięgam, że zaraz coś jebnie. No ja mogę sobie tak poczekać. Ty, Sonic, jesteś pierdolnięty. Nie będę tego ukrywał, że ty jesteś pierdolnięty na dekiel. Matko boska. Takimi tanimi trikami chcesz robić na mnie wrażenie. Klasa! Skończyliśmy poziom. Trochę popieprzony poziom, nie będę tego ukrywał. Dobra, let's go. Co tutaj się dzieje? Na razie zwykły początek. O, jakaś kaccerka. Znowu jakiś straszak? Ty tam Tails był? Kapsuła. O! O matko boska, co tutaj się wydarzyło? Nie sądziłem, że Eggman zostanie tak potraktowany. Dobrze ci tak, dobrze ci tak! A co? Co ty sobie myślisz? Że będziesz tutaj się znęcał nad Sonic... Tails? O matko boska, jak on wygląda! Czemu on miał przez chwilę takie oczy, weźcie mi powiedzcie? Jezus Maria, ty! Naprawdę ludzie tworzą jakieś kurde dziwne rzeczy z tym Sonikiem. W ogóle spindaszować nie mogę tutaj ani nic robić, mogę tylko co jedynie iść przed siebie. Żadnych pierścieni, nic, żadnych przeciwników? Co tutaj się dzieje? Dlaczego taka jest pustka? Jak w głowach autorów tego typu gier. O! Ty, tam Ray był! Ej, co tu się... Ej, yo! Co jest? Znowu tam w tle jakieś oczy. Ty tam... Nie, to Eggman jest! Dobra, uciekamy, szybko, szybko! Szybciej, Tails, szybciej! Uciekamy stąd! Nie ma czasu do stracenia, ja ciebie uratuję, a przynajmniej się postaram. Zrobię co w mojej możliwości, oczywiście. Tu jakaś krew się zaczęła pojawiać. O kurwa... Co tu się dzieje? Jest... Kurwa, ten zwyrodnia... Jednooki zwyrodnialec, nie? Okej! Cześć, Amy! Hej! Ciąg dalszy nastąpi. Spierdalaj! Spierdalaj dosłownie! Nie jesteś tu mile widziany, śmieciu. Się jeszcze śmieje w tle. Ja pizgam. Jest! Okej! Chyba mamy to za sobą już. Moi drodzy, co ja sądzę o Soniku X? No, muszę przyznać, że zrobił na mnie wrażenie. Nie takie wrażenie jak Sonic... Znaczy nie, przepraszam. To przebiło Sonic X, zdecydowanie. To jest bardziej popierdzielane niż Sonic X. Chociaż Sonic X jest zbyt prosty, nie oszukujmy się. No tam to jest... Znaczy tutaj też wszystko polega na tym, że grasz z trzema standardowymi postaciami. Dostajesz oklep od tego demona, ale koniec końców tutaj chociaż jest jakiś zalążek fabularny, więc tej grze dałbym troszkę większą ocenę niż oryginalnemu Sonicowi EX. Wydaje mi się, że jest to gra z potencjałem. Nie wiem, jak wy uważacie. Możecie podzielić się opinią w sekcji komentarzy. Gra może mnie nie przeraziła jakoś super, ale szokowała w niektórych momentach. Niektórych takich momentach, gdzie no było grubo. Nie będę tego ukrywał. Było grubo. Podzielcie się opinią w sekcji komentarzy. Ja już będę uciekał. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć i do następnego razu. Elo!